musi być słoneczna skała. Jest atakowana przez maszyny. Może być ciężko! Chcesz powiedzieć Gnejwie, że odpuściliśmy? Próbujemy! Południk! Nawet nie było blisko! Wygraliśmy. Tak powinno być. Wyciągnęłaś nas z niezłej kabały, pionierko. Witaj, w słonecznej skale. Porozmawiaj ze strażnikiem Gnejwą. Przejmujcie się mną. W porządku.
Drzewa, korzenie i pnie. Czas poznać przyczynę tego wszystkiego. Historia pewnej apokalipsy, dzień siódmy. Jakieś 3 miesiące po wyjściu z odwyku przyjechaliśmy tu pod namiot. Wyatt szybko zasnął, więc we dwójkę siedzieliśmy do późnej nocy i oglądaliśmy Perseidy. Potem, kiedy rozmawialiśmy o gwiazdach i kosmosie, nagle zrozumiałem, co chcę robić w życiu. Zachowam to na szlak. To była przynęta. Nie wiemy, skąd ją wzięli. Razgrunt ukrył części przy sobie, to pewne. Sprawdziliśmy, ale jak... Nie chcesz wiedzieć jak. Jakaś dziewczyna z Oseramów zgłosiła się do pracy w straży, zdumiewająca. Strażniku Janeivo. To ta dziewczyna pokonała behemoty. Pionierka. No nieźle, a niewiele mnie dziwi. Powiedz, jak sobie radzisz z żywą zwierzyną? Nikt nie narzekał. A co? Uciekło 3 groźnych więźniów. Potrzebuje ludzi, żeby reszta była grzeczna. Nie byłoby problemu, gdybyśmy zrobili to po staremu. Ale walnąłem już w ten gong i przybyłem tu. Podobnie jak ty. Po staremu? Zakopać po szyję i zostawić na sąd słońca. Na moje oko wyrok został już wydany. Z tego co wiem, nikt się nie skarżył. Kim są ci niebezpieczni więźniowie? Siedzą teraz w osobnych klatkach. Nie musisz im współczuć. Żyli nie z gorzej za króla słońce. Pierwszy to Razgrunt. Oseram od pułapek. Nie cierpi kardża. Dziki jak rosomak. Jeden wybuch za dużo... Albo za mało. Druga jest Ulia, wojowniczka Tenakt, jeżeli coś ci to mówi. Nie bardzo. Inne plemię? Owszem, z południa. Rządni krwi. Podobno to kanibale, ale Ulia wcina owsiankę aż miło. Ostatni to Gawan, zdrajca, który szmuglował broń banitom. W porównaniu z tamtymi, ten nie wydaje się groźny. Pomógł rozpętać wojnę domową dla łupów, które zgarnął. Jest zimniejszy od maszyny. Znasz myśliwego imieniem Nil? On mi o tym powiedział. Nil? To tak się teraz nazywa? U niego gra? Raczej nie powiedziałabym tak.
Urodził się w długim, ciemnym cieniu, ale nie był bezmyślnym scyzorykiem, jak rzeźnicy z kręgu słońca. Miał honor w starym stylu, ale tutaj wszystko się zmieniło. Więc to tutaj Kardża trzymają przestępców? Od wyzwolenia. Mieliśmy wszystkich. Od złodziei po pustułki szalonego Króla Słońce. Król Słońce wierzy w siłę zmian. I w sumie część się zmieniła. Jak jaszczurka z nową skórą. Sądziłem, że wszyscy są tacy sami. Dlatego dostałem przydział do Słonecznej Skały. Miałem się douczyć. To chyba zaszczyt. Nie widziałam innych kobiet w zbroi Kardża. Nie. Nie jestem jedną z twych sióstr. Kobiety nie noszą zbroi Kardża. Więc uznałem, że zostanę żołnierzem. Tak dobrym, by wejść do gwardii Avada. Gadali za moimi plecami. Wtedy odpowiadałem, chodź tu, a złamię ci rękę. Gdy złamałem ich dość, to całe gadanie ustało. To ciekawe, ale wolałabym nie walczyć z tobą. Zgoda. Więc mam przyprowadzić więźniów? Nie, mają trafić do piachu. Wątpię, by dali ci jakiś wybór. Nie mogą liczyć na wspaniałomyślność króla. Teraz czas na moją. Nagroda za każdą z głów. Ulias Tenakt, Razgrunt z Oseramów i zdrajca Gawan. Jeśli mam to zrobić, potrzebuję tropów. Cóż, kiedyś Ulia przemierzała królestwo z bandami w dżungli. Chyba tam wróciła. Razgrunta znaleźliśmy pod górą Zmierzchu, gdzie majstrował przy bombach. A Gawan będzie chciał przedostać się przez jezioro. Jestem tego pewien. Szukaj w Jasnym Targu. Cholerni Osteramowie powodują napięcia. Mam oczy otwarte. Pozbyłam się już zbrojów. Czas znaleźć wojownika. Słabą krew! Tak, może wyślą żołnierzy. Mówiłam, że przyjdą! Do piachu z nią! Nie możemy o tym porozmawiać? Kardża tylko gadają. Gadają, krwawią. I zakuwają w łańcuchy. Ale ty walczysz jak my. Chętnie bym cię stąd zabrała. Nie możesz mnie zabrać. Silni grabią słabych. I przez to rosną w siłę. Te historie namalowane na skórze. Patrz. Dzieci. Pieniądze, dom i ziemia. Wszystko było moje. Wypij mą krew, a oni przeżyją. Nie, Ulio. Ja mam wystarczająco dużo na głowie. Uwolniłaś księcia. Idź w świetle, Nora.
tam! Chyba wysłali żołnierzy. Potężne Imperium Tarcza jest bardziej spłukane niż myślałem. Jakie smutne. Spokojnie. Łowcy nagród umierają tak samo. Witamy w Dolinie Śmierci. Mówisz serio? Sadysta, morderca, kłusownik w jednej osobie. To dlatego wtrącili mnie do tamtej dziury. Ostrożnie! Nie poślizgnij się! Tak z ciekawości, te behemoty, co wezwałem do więzienia, zabiły Janeve? Zawiedziesz się. Tak? Właśnie po to mam swoje zabawki, aby nie myśleć o mnie. Jeszcze nie, mała akrobatko. Ups! Jeszcze żyjesz? Tak. O, ty przehero. Ale przecież jeszcze nie płoniesz! Uparta jesteś, co? Thank you.
Spokojnie. Uwaga na palce. Masz mnie. Koniec pułapek. Powiedz Janeivie, że będę już grzeczny. I ja mam w to uwierzyć? Co masz w ręku? O, to? To tylko takie... rety. Umarł robiąc to, co lubi. Powinienem walczyć z maszynami, a nie chodzić sobie tam. Jeśli ten Gawan tu był, zajazd może być dobrym początkiem poszukiwań. Słońce niech mi będzie świadkiem. W moim domu nigdy jeszcze nie było, Nora. A człowieka imieniem Gawan? Nie powiem, żebym słyszał to imię, ale jesteśmy kupieckim miastem. Wielu tu przychodzi. Bardzo wielu, to pewne. Ci, którzy chcą się ukryć też? Nie słyszałem o tym twoim gawanie. Jak przynosi kłopoty, to chyba nie żałuję. Wybacz, Nora, jeśli można, teraz muszę zająć się robotą. Zupełnie nie podejrzewam. Czas rozejrzeć się po okolicy.
Witaj, gawanie. Nie zdjąłbyś tego bez pomocy. Ale nie ruszyłeś do portu. I nie byłeś sam. Thank you.
Wstaje świt. Każdy jest inny. Ciekawe, czy Gawan spotkał sprzymierzeńców, czy wrogów. Mnie tam wszystko jedno. Chyba się nie ucieszyli na jego widok. Nie mdlej mi tutaj, Gawan. Jeszcze nie skończyłem. Jak ci się udało zwiać ze słonecznej skały, to wytrzymasz małą zabawę nożem, co? Wcale nie uciekłeś. Jesteś wtyką. Dostałem. Hej! To twoja przyjaciółka? Wysłali ciebie, żeby mnie zabrać do skały? Nie do końca zabrać. Ha, cóż. Hashif odwalił robotę za ciebie. Geneva twierdzi, że szmuglowałeś tylko dla okruchów. To prawda? Mógłbym powiedzieć wszystko. O chorej matce albo o biednych dzieciach. Ale skłamałbyś. Przez rok spędzony w klatce żałowałem tylko zabicia strażnika, bo przez to mnie złapali. Możesz to zabrać do słonecznej skały. Te są przydatne, choć gorzkie. Doceniamy pomoc okazaną Królestwu w niespokojnych czasach. To oficjalna odpowiedź, a ja czuję, że twoja wyprawa zakończyła się powodzeniem. Dwóch tak jakby się zabiło. Ostatni walczył do końca. I tak czekałaby ich śmierć, wraz z innymi. Tak też pomyślałam. Mądraś. Pewnie się nie spotkamy, więc idź w świetle. Jednego dnia Król Słońca jest z nami, a drugiego już go nie ma. To jak jakiś okrutny sen. Nie to sobie wyobrażałem jako chłopiec, ale to porządne. Nie wiem, gdzie masz iść, jak się zbudzić. Jestem strażnikiem, nie przewodnikiem.